Zdalnie sterowany go-kart to dzieło uczniów Gorzowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych. Pojazd można było zobaczyć przed Filharmonią, a także w jej wnętrzu na ekranie dzięki streamingowej relacji. Go-kart, jak i relacja live stanowiły część pokazu w ramach drugiej gali zawodowców w Gorzowie. Stworzyliśmy go z myślą o przede wszystkim tych wszystkich ludziach, którzy są niepełnosprawni. Zawsze chcieliby na przykład takim go-kartem się pobawić, pokierować nim, no ale z wiadomych przyczyn nie mają takiej opcji. Ja, że teraz jeszcze tak się składa, że Robert Kubica wraca na tor, to myślę, że to jest tym lepsza okazja do tego, żeby faktycznie spróbować coś takiego zrobić. I faktycznie chłopakom się to udało, ten go-kart naprawdę daje radę i to faktycznie jest dobra maszyna, która też jest w stanie trochę popędzić, powiedzmy sobie szczerze. Zresztą to widać, że w żaden sposób on nie odstaje temu drugiemu na krok, mimo tego, że jest, no powiedzmy sobie szczerze, lżejszy. Konstrukcja bardzo prosta tak naprawdę, ale bardzo skuteczna, a prostota to w takich rzeczach naprawdę ważna rzecz. Zawodowcy 2.0 to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ze szkół technicznych i zawodowych. Realizowany jest od 2016 roku, skorzystało z niego kilka tysięcy uczniów, a także nauczyciele i same szkoły. Otwarcie zakładów na uczniów po to, żeby mogli po prostu zapoznać się ze środowiskiem pracy, więc wizyty studyjne organizowane przez nich. Czyli coś niesamowitego, ponieważ pracodawcy otwierają swoje drzwi dla uczniów. Efekty pokazują, że warto inwestować w ten rodzaj kształcenia, w modernizację pracowni, bo trzeba przyznać, że w tym okresie, w zasadzie przez rok, wydaliśmy już bez mała 4 miliony na doposażenia, to nie koniec. Przed nami kolejne przetargi, więc nasze szkoły stają się nowocześniejsze. Ta infrastruktura już jest adekwatna do potrzeb pracodawców. Na scenie Filharmonii zaprezentowali się uczniowie, którzy poprzez taniec lub scenki teatralne reklamowali swoje szkoły. Środowa gala była również okazją, by wręczyć nagrody Co-Action Awards dla gorzowskich przedsiębiorców, partnerów projektu. Poznajemy tych wyjątkowych przedsiębiorców, którzy w wyjątkowy sposób wspomagają nas w tej edukacji, ale też przede wszystkim dzisiaj rozmawiamy na temat tego, co można w edukacji zawodowej zrobić dalej. To przedsiębiorcy, nasi przedsiębiorcy gorzowscy, włączając się w ten program, pokazują młodym ludziom nową ścieżkę kariery, pokazują to, że w Gorzowie można robić świetną karierę zawodową, będąc zawodowcem, będąc absolwentem naszej szkoły zawodowej. Dzięki temu też pracodawcy pozyskują świetnie wykształconych pracowników. Projekt Zawodowcy 2.0 przewidziany jest do 2021 roku, a jego finansowanie zamknie się kwotą 20 milionów złotych.